Witamy w programie Wesołe Przedszkole, Bolka i Lolka. Połącz kropki. Znikające jedzenie. Portrety przyjaciół. Znajdź szczegóły. Kolorowanki. Puzzle. Memo. Kolor połącz kropki. Wyzywasz mnie na pojedynek, śmiałku? Proszę bardzo, znajdź najmniejszą liczbę na ekranie. Super. Połącz tę liczbę z figurą o czterech bokach. Okej, a więc umiesz liczyć do czterech. No dobra. Znajdź teraz literkę B. Okej. Połącz literkę B z cyferką 4. To poprawna odpowiedź. Oj, znasz się dobrze na liczbie 4. No dobra, kliknij na niebieskim kółku. Brawo, śmiałku. Połącz niebieskie kółko z dużą literką G. To poprawna odpowiedź. Zaskakujące. Znasz dużą literkę G? Kto by się spodziewał? Teraz znajdź liczbę 7, która jest największą liczbą w tej zagadce. No cóż mogę powiedzieć. Dobrze. I na koniec połącz liczbę 7 z wynikiem odejmowania 8 minus 6. Dasz sobie z tym radę? Dobry jesteś. Co? Umiesz odejmować. A więc zostałem pokonany na kulawego bizona. Następny obrazek. Gdzie ten lolek się wspina? Zobaczysz, jak mnie pokonasz, a pokonasz mnie, jak rozwiążesz zadanie. No, zacznij od kliknięcia na liczbie 12. Okej, kowboju. Znajdź teraz literkę Z. Prawidłowo. Nieźle. Połącz teraz literkę Z z żółtym trójkątem. To poprawna odpowiedź. Następnie znajdź liczbę, która jest wynikiem odejmowania 9 odjąć 2. To poprawna odpowiedź. Okej. W odejmowankach jesteś dobry, a w dodawankach? Znajdź liczbę, która jest wynikiem dodawania 4 plus 7. Dobrze. Na kulawego bizona. No ślicznie. Połącz teraz tę liczbę z małą literką J. No cóż mogę powiedzieć. Dobrze. Literkę J połącz z czerwonym trójkątem. Dasz radę? Dobry jesteś. Czerwony trójkąt połącz teraz z niebieskim kwadracikiem. Super. A co powiesz na to? Znajdź cyferkę 5. Super. Jestem pełen podziwu, kowboju. Na koniec połącz 5 z zielonym trójkątem i wygrałeś. Okej, kowboju. No cóż, gratuluję. Jesteś niezły, kowboju. Następny obrazek. Gdzie lolek powiesił swój kapelusz i co z tego wynikło? Dowiesz się, jak połączysz kropki. Zacznij rozwiązywanie zadania od kliknięcia na literce T. Spróbuj jeszcze raz. Brawo, śmiałku. Znajdź teraz liczbę 2. Prawidłowo. Połącz liczbę 2 z zielonym trójkątem.
Super. Teraz kliknij na literce K. K jak w słowie cowboy. Okej, cowboyu. Następnie znajdź liczbę, która jest wynikiem dodawania 2 plus 1. Dobrze, na kulawego bizona. Okej, śmiałku. Połącz teraz liczbę 3 z małą literką C. Dobrze. Literkę C połącz z czerwonym kwadracikiem. Brawo, śmiałku. Czerwony kwadracik połącz teraz z niebieskim kwadracikiem. To poprawna odpowiedź. Dobry jesteś w te kwadraciki. Nie ma co. Teraz znajdź cyferkę 8. Okej, kowboju. Na koniec połącz 8 z literką E i zadanie rozwiązane. Okej. Wygrałeś. Stało się. Wiedziałeś, co to zielony trójkąt. Jestem skończony. Następny obrazek. Kowboju, zacznij rozwiązywanie zadania od kliknięcia na największej liczbie. Dobrze. Na kulawego bizona. Znajdź teraz literkę H. To poprawna odpowiedź. Proszę, proszę. Mały kowboj zna się na literce H. No dobra. Połącz teraz literkę H z najmniejszą liczbą na ekranie. Nieźle. Teraz połącz 3 z czerwonym kółkiem. Dobrze. Następnie znajdź liczbę, która jest wynikiem dodawania 2 plus 7. Dasz sobie z tym radę? Dobrze. Już na kulawego bizona. Udało ci się. Połącz liczbę 9 z małą literką W. No cóż mogę powiedzieć. Dobrze. Literkę W połącz teraz z czerwonym trójkątem. Dobry jesteś. No dobra, ale zobaczymy, czy podołasz następnemu zadaniu. Czerwony trójkąt połącz z cyferką 5. Super, co? Wiedziałeś, która to jest cyferka 5? Jestem przegrany. Znajdź jeszcze zielone kółko i pokonasz mnie definitywnie. Dobrze. Pokonany. Znowu pokonany. Gratuluję, śmiałku. Dziś byłeś lepszy. Następny obrazek. Zapraszam, zapraszam. A więc chcesz się zmierzyć z kowbojem? No dobra. Znajdź najmniejszą liczbę na ekranie. Dobrze. Połącz tę liczbę z figurą o trzech bokach. Okej, kowboju. A więc znalazłeś trójkąt. No, no, no. Kliknij teraz na niebieskim kółku. Brawo, śmiałku. Połącz je z małą literką S. Prawidłowo. To było łatwe. Zobaczymy, co powiesz na to. Małą literkę S połącz z wynikiem odejmowania 11, odjąć 5. Prawidłowo. Ho, ho. Zaskoczyłeś mnie. Godny z ciebie przeciwnik. No ale znajdź teraz niebieski kwadracik. Brawo, śmiałku. Połącz ten kwadracik z dużą literką P. Okej, kowboju. Literkę P połącz z największą liczbą na ekranie. Hehe, już po tobie. To poprawna odpowiedź. Co? Połącz liczbę 9 z wynikiem odejmowania 4, odjąć 1. To ostatnie zadanie, ale za to piekielnie trudne. Dobrze, na kulawego bizona. Co? Umiesz odejmować? A niech to ślepy szeryf strzeli. Wygrałeś. Następny obrazek.
A więc chcesz się ze mną zmierzyć? Proszę bardzo, na początek kliknij na wyniku dodawania 3 plus 5. Dobrze, na kulawego bizona. Znajdź teraz liczbę 12. Nieźle, imponujesz mi. Ale to nie koniec. Połącz liczbę 12 z zielonym kółkiem. Dobrze, na kulawego bizona. Teraz kliknij na literce U. No cóż mogę powiedzieć? Dobrze, tym razem ci się udało. Ale co powiesz na to? Znajdź liczbę, która jest wynikiem odejmowania 10 minus 1. Okej. Okay. Połącz tę liczbę z małą literką F. Okej, okay, kowboju. Literkę F połącz z zielonym kwadracikiem. Wiesz, jak wygląda kwadrat? To poprawna odpowiedź. Wiedziałeś? No dobrze. Zielony kwadracik połącz teraz z dużą literką H. I jak ci się to uda, to wygrasz. Super. Cóż, znowu zostałem pokonany. Co mogę jeszcze powiedzieć? Brawo. Następny obrazek. Chcesz się dowiedzieć, co robi Bolek? Proszę bardzo, ale nie będzie to proste. Na początek kliknij na figurze o największej liczbie boków. Brawo, śmiałku. Teraz kliknij na literce W. Dobrze, połącz literkę W z zielonym kółkiem. To poprawna odpowiedź. Jak na razie radzisz sobie nadspodziewanie dobrze. Teraz kliknij na pechowej liczbie 13. Brawo, śmiałku. Następnie znajdź liczbę, która jest wynikiem dodawania 4 plus 5. Dobrze, proszę, proszę. Liczba 9 nie jest co najwyraźniej obca. Połącz tę liczbę teraz z małą literką B. Okej. Okay. Literkę B połącz z zielonym trójkątem. Super. Zielony trójkąt połącz teraz z dużą literką A. To nie powinno być trudne. Dobry jesteś. Za to następne, ostatnie zadanie będzie piekielnie trudne. Ile jest 7 plus 4? Dobrze. Na kulawego bizona. 11. Znałeś odpowiedź. A więc znowu przegrałem. Chyba czas na emeryturę. Następny obrazek. Zastanawiasz się zapewne, przed kim ucieka ten miś polarny. Spróbuj się dowiedzieć. Zacznij rozwiązywanie zadania od kliknięcia na pierwszej literce alfabetu. No cóż mogę powiedzieć? Dobrze, znajdź teraz literkę, od której zaczyna się słowo koń. To poprawna odpowiedź. Połącz literkę K z najmniejszą liczbą na ekranie. Super. Teraz połącz 1 z czerwonym kółkiem. Znasz się na figurach i kolorach? Nieźle. Następnie znajdź liczbę, która jest wynikiem dodawania 3 plus 4. Dobry jesteś. Połącz tę liczbę z figurą o czterech bokach. Nieźle. Policz teraz, ile boków ma kwadrat. Dodaj do tej liczby 4 i kliknij na wyniku tego dodawania. To piekielnie trudne zadanie. Okej. Okay. Brawo. To było trudne. No, jestem pełen uznania. Połącz teraz 8 z dużą literką D. To poprawna odpowiedź. Teraz znajdź zielone kółko. Nieźle. I wreszcie, śmiałku, kliknij na dużej literce M. Okej, kowboju. Tak, to
to była duża literka M, a to oznacza, że rozwiązałeś zadanie. Następny obrazek. Co robią Bolek i Lolek? Nie dowiesz się, dopóki nie rozwiążesz zadania. Zacznij od kliknięcia na czerwonym kółku. Nieźle. Znajdź teraz literkę, od której zaczyna się słowo owca. Brawo, śmiałku. Połącz literkę O z największą liczbą na ekranie. Okej. W porządku, w porządku. Teraz połącz 10 z zielonym kółkiem. No cóż mogę powiedzieć? Dobrze. Następnie znajdź liczbę, która jest wynikiem odejmowania. 9 minus 5. Okej, kowboju. Oho, kowboju. Celny strzał. Połącz teraz tę liczbę z niebieskim prostokątem. Nieźle. Policz teraz, ile boków ma prostokąt. Dodaj do tej liczby 5 i kliknij na wynik dodawania. Jak sobie poradzisz z tym, reszta będzie prosta. Dobrze, brawo. To było trudne. Połącz teraz 9 z dużą literką P. Dobrze. Na kulawego bizona. Na koniec połącz literkę P z liczbą 3. Coś czuję, że znowu mnie pokonasz. Dobrze. No i przeczucie mnie nie myliło. Kowboju, jesteś niezły. Następny obrazek. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co dzieje się na obrazku, musisz połączyć ze sobą kropki. Zacznij od kliknięcia na niebieskim trójkącie. Dobry jesteś. Znajdź teraz literkę, od której zaczyna się słowo gęś. Super. Ho, ho, ho. Czyżbyś był małym geniuszem? Zaraz zobaczymy. Połącz literkę G z wynikiem dodawania 2 plus 2. Okej, kowboju. Teraz połącz 4 z żółtym prostokątem. Pewnie nie wiesz, co to jest prostokąt. Okej, kowboju. A jednak wiesz, co to jest prostokąt. Proszę teraz o liczbę, która jest wynikiem odejmowania. 9 minus 2. Dobrze. Na kulawego bizona. Nieźle, kowboju. Połącz tę liczbę z małą literką R. Brawo, śmiałku. Teraz kliknij na liczby 9. To poprawna odpowiedź. Następnie znajdź dużą literkę J. Chyba wiesz, jak wygląda duże J. Nieźle. Połącz J z zielonym kółkiem. Wiesz, takie okrągłe w kolorze trawy. No cóż mogę powiedzieć? Dobrze. Policz teraz, ile boków ma kwadrat. Dodaj do tej liczby 4 i kliknij na wyniku tego dodawania. To piekielnie trudne zadanie. Dobry jesteś. Ola Boga, do 100 postrzelonych kojotów rozwiązałeś moje najtrudniejsze zadanie. A ja męczyłem się z nim 5 lat. Następny obrazek. Witaj, śmiałku. Na początek kliknij na wyniku odejmowania 12 minus 4. Prawidłowo. Znajdź teraz małą literkę Z. To nie powinno być trudne. Okej, kowboju. Połącz literkę Z z żółtym kwadratem. Brawo, śmiałku. Następnie znajdź liczbę, która jest wynikiem odejmowania. 8 minus 7. Okej, kowboju. Nieźle, nieźle.
Kliknij teraz na cyferce 3. To poprawna odpowiedź. Aha. No ale zobaczymy, czy wiesz, ile jest 3 plus 3. Brawo, śmiałku. A więc wiesz. No dobrze. Połącz teraz liczbę 6 z czerwonym trójkątem. Brawo, śmiałku. Czerwony trójkąt połącz teraz z największą liczbą na ekranie. Dobry jesteś. Dobry jesteś. Nie ma co. Teraz znajdź literkę L. Dobrze. Na koniec połącz literkę L z niebieskim trójkątem. Super. No, śmiałku. Gratulacje. Zaraz przekonasz się, co zrobi groźny Indianin. Następny obrazek. Na czym buja się Bolek? Rozwiąż zadania, zobaczysz. Na początek kliknij na wyniku dodawania. 3 plus 8. Dobrze. Na kulawego bizona. Znajdź teraz liczbę o 1 większą niż 11. Super. Połącz liczbę 12 z zielonym trójkątem. Wiesz, co to trójkąt? Dobrze, bardzo dobrze. Teraz kliknij na literce F. Super, udało ci się. No nie wiem jak, ale udało się. Znajdź teraz liczbę, która jest wynikiem odejmowania. 12 minus 11. To piekielnie trudne zadanie. Prawidłowo. No proszę. Połącz wynik tego odejmowania z małą literką O. No cóż mogę powiedzieć? Dobrze. Literkę O połącz z niebieskim kwadracikiem. Dobrze. Na kulawego bizona. A więc wiesz, jak wygląda niebieski kwadracik. Połącz go teraz z dużą literką N. Dobry jesteś. Na koniec trudne zadanie. Połącz dużą literkę N z wynikiem dodawania 3 plus 4. Myślę, że nie wiesz, ile to jest. Super. Wiedziałeś. Wiedziałeś, że chodzi o 7. Jestem skończony. Cóż, gratulacje. Następny obrazek. Następny o poprzedni o następny poprzedni wyczyść obrazek. Menu główne. Zakoń połącz kropki. Znajdź szczegóły. Znajdź szczegóły. Wybierz obrazek. Wskaż na obrazku po prawej stronie wszystkie szczegóły, którymi różni się on od obrazka po lewej stronie. Aha. Tak jest. Zostały ci jeszcze 3 szczegóły do odnalezienia. Zostały ci jeszcze 2 szczegóły do odnalezienia. Został ci jeszcze jeden szczegół do odnalezienia. Super! Znalazłeś wszystkie szczegóły.
Następny obrazek. Wskaż na obrazku po prawej stronie wszystkie szczegóły, którymi różni się on od obrazka po lewej stronie. Kapitalnie. Dobrze. Zostały ci jeszcze 3 szczegóły do odnalezienia. Zostały ci jeszcze 2 szczegóły do odnalezienia. Został ci jeszcze 1 szczegół do odnalezienia. Niesamowite! Udało ci się odnaleźć wszystkie szczegóły. Następny obrazek. Wskaż na obrazku po prawej stronie wszystkie szczegóły, którymi różni się on od obrazka po lewej stronie. Aha! Doskonale! Zostały ci jeszcze 3 szczegóły do odnalezienia. Zostały ci jeszcze 2 szczegóły do odnalezienia. Został ci jeszcze 1 szczegół do odnalezienia. Gratulacje! Odnalazłeś wszystkie szczegóły. Następny obrazek. Wskaż na obrazku po prawej stronie wszystkie szczegóły, którymi różni się on od obrazka po lewej stronie. Doskonale! Dobrze! Zostały ci jeszcze 3 szczegóły do odnalezienia. Zostały ci jeszcze 2 szczegóły do odnalezienia. Został ci jeszcze 1 szczegół do odnalezienia. Gratulacje! Odnalazłeś wszystkie szczegóły. Następny obrazek. Wskaż na obrazku po prawej stronie wszystkie szczegóły, którymi różni się on od obrazka po lewej stronie. Aha! Bardzo dobrze! Zostały ci jeszcze 3 szczegóły do odnalezienia. Zostały ci jeszcze 2 szczegóły do odnalezienia. Został ci jeszcze 1 szczegół do odnalezienia.
Gratulacje! Odnalazłeś wszystkie szczegóły! Następny obrazek. Wskaż na obrazku po prawej stronie wszystkie szczegóły, którymi różni się on od obrazka po lewej stronie. Dobrze. Aha. Zostały ci jeszcze 3 szczegóły do odnalezienia. Zostały ci jeszcze 2 szczegóły do odnalezienia. Został ci jeszcze 1 szczegół do odnalezienia. Gratulacje! Odnalazłeś wszystkie szczegóły. Następny obrazek. Wskaż na obrazku po prawej stronie. Połącz kropki. Kolorowanki. Wybierz obrazek, który chcesz pokolorować. Następny obrazek. 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 Następny obrazek.
Następny obrazek. Następny obrazek. Następny obrazek. Następny obrazek. Poprzedni obwyczaj po wyboru. Wybierz obrazek, który chcesz pokolorować. Menu główne. Połącz kropki. Puzzle. Wybierz obrazek, który chcesz ułożyć. Następna plansza. Poprzednia plansza. Ułóż puzzle. Następny obrazek. Ułóż puzzle. 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 Ułóż puzzle.
ułóż puzzle. Ułóż puzzle. Ułóż puzzle. Ułóż puzzle. Ułóż puzzle. Ułóż puzzle. Ułóż puzzle. Ułóż puzzle. Ułóż puzzle. Zakończę. Połącz kropki. Znajdź portrety przyjaciół. Wybierz obrazek. Co słychać, dzieciaki? Pobawmy się razem w kolory. Waszym pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojej twarzy i rąk na kolor beżowy. Z różowym ciałem przypominam świnkę. Fioletowe ciało, nie żartuj sobie. Jasno-brązowa skóra raczej nie należy do mnie. Niebieskie ciało. Tego jeszcze nie widziałem na tej planecie. No, nie żartuj sobie. Przecież ja się myję. Doskonale. Jesteś bezbłędny. Teraz pomaluj moją brodę na kolor jasnobrązowy. Doskonale. Jasnobrązowa broda świetnie wygląda. Teraz pomaluj moje spodnie na kolor fioletowy. We fioletowych spodniach czuję się najlepiej. Teraz pomaluj moją koszulę na kolor różowy. To nie jest moja koszula. Różowa koszula to moja ulubiona. Teraz pomaluj moje buty i kaburę na kolor brązowy. Super! Teraz fajnie wyglądam. Teraz pomaluj mój kapelusz i kamizelkę na kolor czarny. Czarny kapelusz i kamizelka. Doskonale! Też mi się podoba. Teraz pomaluj moje pistolety na kolor niebieski. Doskonały kolor. W sam raz na moje kolty. Wspaniale! Teraz mogę trochę porozrabiać. Następny obrazek. Cześć, słyszałem, że znasz się na kolorach. Spróbuj pomalować moje ciało na kolor beżowy. Ja nie chodzę na solarium. Doskonale. Teraz pomaluj moją koszulkę na kolor żółty. Świetnie, w tym kolorze jest mi do twarzy. Teraz pomaluj moje spodenki na kolor fioletowy. Super, to moje ulubione spodenki. Teraz pomaluj moje buciki na kolor brązowy. Jupi! W takich bucikach będę chętniej spacerował. Super, teraz mogę iść się pobawić. Następny obrazek. Witaj, bracie. Twoim pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojego ubrania na kolor szary. Wspaniale! Tak ubiera się moje plemię. Teraz pomaluj moje ciało na kolor czerwony. Nieźle! Idealnie dobrany kolor ciała dla Indianina. Teraz pomaluj moje włosy na kolor czarny. Włosy pokolorowałeś doskonale. Teraz pomaluj moje pióra na biało. Doskonale pokolorowałeś moje piórka. Masz talent. A może zostaniesz stylistą? Następny obrazek. Cześć. Zobaczymy, czy już znasz kolory. Twoim pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojego ciała na kolor beżowy. Super! Udało ci się wybrać odpowiedni kolor. Teraz pomaluj moje spodnie na kolor fioletowy. Świetnie! Podobają mi się fioletowe spodnie. Teraz pomaluj moje buciki na kolor czarny. Świetnie! Mam czarne buty, a wyglądam też całkiem. To twoja zasługa, dziękuję.
Następny obrazek. Cześć, dzieciaki. Waszym pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojego szanownego dzioba i moich łapek na kolor jasnoszary, tylko ostrożnie. Świetnie, to jest kolor jasnoszary. Świetnie wyglądam, nieprawdaż? A teraz, przyjacielu, pomaluj mój brzuch i głowę na kolor ciemnoszary. Doskonale, ale ze mnie przystojniaczek. Dzięki za pomoc. Wybrałeś właściwy kolor. Teraz pomaluj moją szyję na kolor różowy. Doskonale, prawda? Mam nadzieję, że mama nie spierze mi za to piór. Teraz pomaluj moje skrzydła na czarno. Wspaniale, ten kolor dobrałeś idealnie. Teraz pomaluj moją czuprynę na kolor czerwony. Pięknie, z czerwoną czupryną wyglądam dostojnie. Dzięki, hurra! Teraz mogę polatać i nie zderzy się ze mną inny ptak. Następny obrazek. W tej zabawie poznasz różne kolory. Twoim pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojej twarzy i rąk na kolor beżowy. Świetnie! Prawda, że teraz lepiej wyglądam? Dobrze, pierwsza część zadania została wykonana. Teraz pomaluj moją kurtkę na kolor zielony. Doskonale sobie radzisz. Piękna zielona kurtka. Teraz pomaluj moje spodnie na kolor czerwony. Idealny kolor będzie pasował do reszty ubrania. Teraz pomaluj pas, kaburę i gwiazdę na żółty kolor. To już... No, teraz wreszcie wyglądam jak prawdziwy szeryf. A teraz do pracy. Nie wiecie, gdzie ukrył się bandyta? Następny obrazek. Co słychać, dzieciaki? Znikające jedzenie. Ja być Yeti. Ja mieć nadzieję, że ty mnie zrozumieć, bo ja dobrze nie mówić po polsku. Ja pilnować lodówka dla Eskimos. Ale lodówka być z nią coś źle. Jedzenie znikać, kiedy Yeti nie patrzeć na lodówka. Eskimos, kiedy przyjść być zły na Yeti i myśleć, że Yeti wyjadać z jego lodówka. Ty pomóc mi uzupełnić lodówka, tak? Ty przyjaciel Yeti. Ty patrzeć uważnie i pamiętać, że ty nie móc zrobić błąd, bo wtedy koniec. Runda pierwsza. Przypatrz się dobrze i postaraj się zapamiętać, jakie produkty ustawiono na półkach w lodówce. Znikać, jedzenie znikać, biedny Yeti. Zastanów się teraz, które produkty zniknęły i spróbuj uzupełnić lodówkę, korzystając z propozycji, które trzyma Yeti. Yeti, sprawdzić teraz, czy ty dobrze włożyć produkty do lodówka? Tak! Runda druga. O, znowu! Ty widzieć? Ola Boga! Baleron, garnek zupy. Sprawdzić teraz, czy ty dobrze włożyć produkty do lodówka? Tak! Runda trzecia. Znikać, jedzenie znikać, biedny Yeti. Garnek zupy. Lód w kostkach. Nawiedzona ryba. Sprawdzić teraz, czy ty dobrze włożyć produkty do lodówka? Dobrze! Runda czwarta. O, znowu! Ty widzieć? Ola Boga! Baleron. Nawiedzona ryba. Świeża ryba. Garnek zupy. Sprawdzić teraz, czy ty dobrze włożyć produkty do lodówka? Dobrze! Runda piąta. Znikać, jedzenie znikać, biedny Yeti.
garnek zupy, baleron, nadjedzona ryba, lód w kostkach, świeża ryba. Sprawdzić teraz, czy ty dobrze włożyć produkty do lodówka? Tak! Runda szósta. O, znowu! Ty widzieć? Ola Boga! Pomidory. Sprawdzić teraz, czy ty dobrze włożyć produkty do lodówka? Dobrze! Runda siódma. O, znowu! Ty widzieć? Ola Boga! Ser edamski. Sprawdzić teraz, czy ty dobrze włożyć produkty do lodówka? Dobrze! Runda ósma. Znikać! Jedzenie znikać! Biedny Yeti! Kilo cebuli. Ser edamski. Pomidory w puszce. Sprawdzić teraz, czy ty dobrze włożyć produkty do lodówka? Dobrze! Runda dziewiąta. Znikać! Jedzenie znikać! Biedny Yeti! Udziec barani. Pomidory w puszce. Kilo cebuli. Sprawdzić teraz, czy ty dobrze włożyć produkty do lodówka? Dobrze! Runda dziesiąta. O, znowu! Ty widzieć? Ola Boga! Ser edamski. Pomidory. Kilo cebuli. Pomidory w puszce. Udziec barani. Sprawdzić teraz, czy ty dobrze włożyć produkty do lodówka? Dobrze! Runda jedenasta. O, znowu! Ty widzieć? Ola Boga! Sprawdzić teraz, czy ty dobrze włożyć produkty do lodówka? Tak! Runda dwunasta. Znikać! Jedzenie znikać! Biedny Yeti! Majonez delikatesowy. Kostka masła. Majonez delikatesowy. Kostka masła. Oliwki. Sprawdzić teraz, czy ty dobrze włożyć produkty do lodówka? Dobrze! Runda trzynasta. Ojejej! Ojejej! Jaja wiejskie. Jaja z fermy. Jaja wiejskie. Dżemik truskawkowy. Kostka masła. Sprawdzić teraz, czy ty dobrze włożyć produkty do lodówka? Źle! Za to ty ustanowić nowy rekord! Jeszcze nikt nigdy nie dojść tak daleko! Ty bardzo dobry! Czy ty chcieć pomóc Yeti jeszcze raz? Yeti pozdrawiać i zapraszać ciebie jeszcze raz! Kolorowanki Memo. Wybierz ten sam kolor i liczba pereł. Ten sam kolor i liczba pereł. Taka sama liczba pereł. Identyczne perły. Ten sam kolor i liczba pereł. Wybierz przeciwnika. Słaby przeciwnik komputerowy. Bardzo dobry przeciwnik komputerowy. Dobry przeciwnik komputerowy. Rozpocznij grę. Witaj, jestem Lolek i rozpoczynam grę.
Następnym razem będzie lepiej. Teraz ja. A niech to. Moja kolej. Następnym razem będzie lepiej. Moja kolej. Super! Mam parę. A niech to. Moja kolej. Mam następny ruch. Następnym razem będzie lepiej. Teraz ja. A niech to. Moja kolej. Udało się, udało. Super, mam parę. A to pech. Teraz ja. A niech to. Moja kolej. Super, mam parę. Super, mam parę. Super, mam parę. Super, wspaniale! Zwycięzcą został Lolek! Wybierz zestaw pereł. Taka sama liczba pereł. Wybierz przeciwnika. Słaby przeciwnik komputerowy. Rozpocznij grę. Witaj, jestem Lolek i rozpoczynam grę. No nie, i znów nic. Teraz ja. A niech to. Moja kolej. Udało się, udało. Następnym razem będzie lepiej. Moja kolej. No, tym razem na pewno mi się uda. A niech to. Moja kolej. No nie, i znów nic. Moja kolej. Hurra! A niech to. Moja kolej. No, tym razem na pewno mi się uda. Super, mam parę. A to pech. Moja kolej. Super, mam parę. No, tym razem na pewno mi się uda. A to pech. Zwyciężył gracz sterowany przez komputer. Gratulacje dla zwycięzcy. Wybierz zestaw pereł. Identyczne perły. Wybierz przeciwnika. Bardzo dobry przeciwnik komputerowy. Rozpocznij grę. Witaj, jestem Lolek i rozpoczynam grę. No nie, i znów nic. Teraz ja. A niech to. Moja kolej. Mam następny ruch. A niech to. Moja kolej. 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 No, tym razem na pewno mi się uda. No, tym razem na pewno mi się uda. Następnym razem będzie lepiej. Teraz ja. Super, mam parę. Hurra! A niech to. Moja kolej. Hurra! Hurra! Super, wspaniale! Zwycięzcą został Lolek! Menu główne. Zakończenie pracy programu. Zakończenie pracy programu. Czy chcesz zakończyć pracę programu? Tak.